Sponsorem programu jest dystrybutor bezprzewodowych słuchawek JBL Live. Dzień dobry, panie prezydencie. Proszę nam powiedzieć, czy pan się trzyma zdrowo i pana bliscy też. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Tak, ja jestem już zdrowy. Miejmy nadzieję, że tak będzie przez najbliższe tygodnie, miesiące. No, oczywiście, otrzymamy kciuki. Zacznę od pytania o szpital przy ulicy Banacha, bo nawet przed chwilą mówiliśmy o tym, że był przestój, był częściowo zamknięty przez wykrycie koronawirusa u jednego z pracowników. Tam jest około 1000 łóżek w tym szpitalu. Jakie ma pan informacje w tej chwili o sytuacji? Ja mam tylko takie informacje, jakie podaje rząd, dlatego że to akurat nie jest szpital miejski, to jest szpital, który podlega ministerstwu. Informacje są takie, że szpital otwiera znowu swoje podwoje, ale tutaj rząd zastrzegł sobie prawo do monopolu informacyjnego na wszystko, co dotyczy tych jednostek, za które jest odpowiedzialny. No tak, ale też trudno się dziwić mieszkańcom, że dopytują się, bo oni nie mają w głowach tego, który szpital należy do kogo, czy on jest pod kuratelą miasta, czy jest pod kuratelą marszałka. Ale dobrze. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dlatego odpowiadam na pytanie, że z moich wiadomości wynika, że tych, które rząd przekazuje, że szpital będzie otwarty. No to są dobre informacje. Panie prezydencie, czy w jakikolwiek sposób od pana zależy możliwość kupowania testów dla pracowników ochrony zdrowia? Bo zakażanie pielęgniarek i lekarzy staje się faktem. Oni się potwornie tego boją. Natomiast jeśli nie mają objawów, nie można u nich wykonać testów. Czy pan jest w stanie im to zapewnić, czy to jest poza pana kompetencjami? No problem oczywiście polega na tym, że my jesteśmy gotowi kupić testy i to te testy molekularne, które tak naprawdę no, są w stanie stwierdzić, czy ktoś jest zakażony, czy ktoś nie jest zakażony. I jak rozumiem, Kidawa-Błońska będzie się z taką inicjatywą też zgłaszać i proponować to, bo rozmawialiśmy już na ten temat z panią marszałek i z innymi prezydentami. Natomiast no, nie ma tutaj żadnego na razie odzewu rządowego, bo przecież nawet jeżeli udałoby nam się kupić takie testy, to potrzebne jest laboratorium, które takie testy później będzie badać. A już był taki przypadek w Polsce, że jedna z gmin wyposażyła laboratorium i rząd na podstawie ustawy zabrał to laboratorium i przyniósł na drugą stronę Polski. W związku z tym no, tego typu miejsca, tego typu sytuacje mają miejsce, jeżeli one się oczywiście potwierdzą, bo to są takie doniesienia, które słyszymy, prawda, w tej przestrzeni medialnej. W związku z tym no, to jest samorządowcy robią wszystko, żeby przede wszystkim zabezpieczyć swoje miasta. Natomiast jeżeli chodzi o samo badanie, no to jest oczywiście kompetencja rządu. My możemy tylko pomagać, możemy monitorować, możemy się zwracać do rządu i będziemy to robić. To jak w takim razie ratusz warszawski pomaga szpitalom? Ja 2 dni temu rozmawiałam z prezydentem Wrocławia. On mówi, że nieważne, czy szpital jest pod właśnie kuratelą marszałka, zresztą we Wrocławiu nie ma szpitali miejskich, to on i tak odpowiada na potrzeby, które są zgłaszane. Jak to wygląda w Warszawie? Jaka jest odpowiedź na zapotrzebowanie i jakie zapotrzebowanie istnieje? No, różnica jest taka, że większość prezydentów miast albo nie ma szpitali, albo ma 1 czy 2 szpitale pod swoją kuratelą, natomiast w Warszawie ja odpowiadam za 10 szpitali. W związku z tym no, przede wszystkim zajmuję się tymi potrzebami, które w tych szpitalach występują. Myśmy te potrzeby zgłaszali już wiele tygodni temu do rządu, jeżeli chodzi o przede wszystkim zabezpieczenie personalne lekarzy, pielęgniarek i całego personelu pracującego w tych szpitalach oraz również bardzo konkretne zapotrzebowanie dotyczące 30 stanowisk intensywnej terapii. Natomiast oprócz tego, że tego typu zgłoszenia były robione w stosunku do pana wojewody, no to my sami ten sprzęt kupujemy, dlatego że staramy się zabezpieczyć na wszelki wypadek sami. Co prawda, jeżeli chodzi o ten szpital, który odpowiada za koronawirusa, to jest szpital rządowy w Warszawie na ulicy Wołoskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szpitale zakaźne są zarządzane przez marszałka, natomiast my jesteśmy w tej drugiej linii. 7 z naszych szpitali zostało wyznaczonych do tej drugiej linii, że w razie czego, jeżeli ten szpital na Wołoskiej się wypełni, no to my będziemy wtedy też zapewniać łóżka i opiekę dla pacjentów.
pacjentów. Poza tym myśmy przejęli dużą część pacjentów z tego szpitala na Wołoskiej. Także naprawdę tutaj ta gotowość jest absolutnie potrzebna i robimy wszystko jako samorząd, żeby te szpitale były zabezpieczone we współpracy z rządem. Co ratusz robi dla przedsiębiorców? Bo prezydenci miast też uruchamiają swoje własne pakiety. Warszawa także. Panie prezydencie, na co liczą, mogą liczyć stołeczni biznesmeni? No przede wszystkim jeszcze raz cała sytuacja, z którą mamy w tej chwili do czynienia, główną odpowiedzialność ponosi rząd. Jest pakiet rządowy, tylko że na razie wygląda na to, że on jest głównie składa się z gwarancji i z pożyczek. My mimo bardzo trudnej sytuacji budżetowej, dlatego że ta sytuacja miasta jest trudna ze względu na to, że część obietnic rządowych była organizowana za nasze pieniądze i że mamy wzrastające lawinowo ceny śmieci, jednak postanowiliśmy zrobić pewien gest. Gest, który jest istotny, jeżeli chodzi o przedsiębiorców i który dotyczy czynszów. Przede wszystkim nie naliczamy odsetek, będzie można te czynsze płacić ratami i można się zwrócić do miasta, żeby ten czynsz na miesiąc był obniżony, dosyć poważnie obniżony, jeżeli oczywiście przedsiębiorca wykaże, że jego sytuacja jest bardzo trudna. Od tego zaczynamy, w ten sposób chcemy wysłać klarowny sygnał dla przedsiębiorców, że mimo trudnej sytuacji chcemy im pomagać, bo widzimy, że ta sytuacja jest naprawdę bardzo poważna i to może doprowadzić do tego, że będą problemy, będą ewentualne zwolnienia pracowników, a nie chcę już nawet dalej puszczać wodzy fantazji, bo mam nadzieję, że jednak sobie poradzimy z tym, co się zbliża w najbliższych tygodniach i miesiącach, jeżeli chodzi o stan gospodarki. Panie prezydencie, ale jeżeli przedsiębiorcy będą zwolnieni, czy będą obniżone te ich czynsze, to oni później będą musieli to zwrócić, oddać, czy to jest na stałe taka pomoc? Są dwa rodzaje pomocy. Znaczy, po pierwsze, nikomu nie będziemy naliczali odsetek. Wszystkim oferujemy ewentualną spłatę na raty. Natomiast w tych sytuacjach bardzo trudnych, jeżeli zostanie wypełniony wniosek, to my będziemy ten czynsz na miesiąc obniżać. Po prostu obniżać bezzwrotnie, no, oceniając sytuację każdego z przedsiębiorstw. Mhm. Co konkretnie dla stolicy, dla miast oznaczałoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej? W czym by pomogło ludziom? No przede wszystkim stan klęski żywiołowej pomógłby szybciej podejmować decyzje i rządowi, i nam. To zależy oczywiście, jakie byłyby później rozporządzenia, ale na przykład w tej chwili system działa tak jak normalnie, czyli dla przykładu Rada Miasta na wniosek przewodniczącej została zwołana po to, żeby zatwierdzić te propozycje, które myśmy przedstawiali. No, można sobie wyobrazić na te kilka tygodni tego typu sytuację, że prezydent mógłby podejmować decyzje na przykład budżetowe bez konieczności zwoływania Rady Miasta. Poza tym my w tej chwili sygnalizujemy jako Unia Metropolii Polskich no bardzo wiele problemów i bardzo wiele pytań do Państwowej Komisji Wyborczej związanych z ewentualną organizacją wyborów. Trudno sobie wyobrazić, żeby w tej sytuacji można było zorganizować wybory. Czekamy na odpowiedź od Państwowej Komisji Wyborczej, bo takie pismo będziemy właśnie kierować do niej pewnie w dniu dzisiejszym. No i oczywiście taki stan oznaczałby, że wybory byłyby przełożone i w tym momencie ten duży problem, bardzo trudny do rozwiązania, by został przesunięty na prawdopodobnie jesień. No tak, ale rząd mówi, że nie ma żadnych przesłanek, żeby wprowadzać stan klęski żywiołowej. Oczywiście eksperci i samorządowcy mówią co innego. Myśli pan, że wybory prezydenckie to jest ten jedyny hamulec dla rządu? Nie wiem, ja myślę, że rząd w tej chwili się przede wszystkim koncentruje na tej sytuacji epidemicznej. Natomiast no, wszyscy wiemy, kiedy są wybory i trzeba zacząć stawiać te istotne pytania, dlatego że w moim przekonaniu w tej chwili, w tej sytuacji wyborów nie da się po prostu przeprowadzić. No, my zadajemy cały szereg pytań. My w tej chwili pytamy, zdając sobie sprawę z tego, że rząd ma co innego na głowie, ale ta odpowiedź musi paść w przeciągu najbliższych dni, dlatego że ta data się zbliża nieubłaganie i myślę, że dla powagi państwa i dla siły naszej demokracji dobrze by było taką decyzję podjąć jak najszybciej. Bo jeżeli sobie wyobrazimy organizację wszystkich komisji wyborczych, choćby organizację wyborów za granicą, jeżeli chcemy przecież chronić naszych seniorów, którzy nie powinni wychodzić z domu przez najbliższe dni i tygodnie, no to trudno sobie wyobrazić wybory. Zresztą bardzo wiele państw te wybory przenosi, wychodząc ze słusznego założenia, że trudno w tej chwili mówić o wyborach. Mhm. Mówił pan o
Unii Metropolii Polskich, która apeluje do rządu o pomoc, o pieniądze po prostu. Myśli pan, że bez tej pomocy, bez szybkich rozwiązań są takie gminy, takie samorządy, które mogą no, tego po prostu nie wytrzymać, nie wytrzymać tego obciążenia finansowego? No, sytuacja jest niebywale trudna, bo tak jak mówię, w tej chwili się wszyscy skupiamy na koronawirusie, ale pamiętamy, że w Warszawie zabrano ponad 1 200 000 000 w związku z obietnicami, które rząd realizuje, obniżenie podatków. Śmieci jeszcze niedawno kosztowały 300 000 000 złotych w Warszawie, ich zagospodarowanie. Potem się spodziewaliśmy, że będą kosztowały miliard, a w końcu 1 700 000 000. Tak niestety rząd rozregulował rynek. I do tego teraz, jak widzimy, co się dzieje, no spodziewamy się po tym pakiecie rządowym, po tym, że na pewno koronawirus uderzy w gospodarkę, spadków, jeżeli chodzi o wpływy z podatku CIT w budżecie miasta. W związku z tym sytuacja budżetów miast, w większości miast, w większości gmin jest bardzo, bardzo trudna. I dlatego ten nasz wspólny apel Unii Metropolii Polskich, żeby rząd w momencie, kiedy przygotowuje ten pakiet pomocy, żeby również objął tym pakietem jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza, że są pieniądze choćby z Unii Europejskiej, prawie 30 miliardów złotych. Tutaj rząd twierdzić, że to nie są żadne nowe pieniądze. To są nowe pieniądze, bo tych pieniędzy, które były zamrożone przez to, że nie zostały przez rząd polski wykorzystane, i tak by rząd nie mógł wykorzystać. W tej chwili może, w tej pierwszej transzy to jest kilka miliardów, może się ubiegać o więcej. W związku z tym te pieniądze będą. Zresztą ja słyszałem pana Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego, że są nieograniczone niemalże rezerwy. W związku z tym, jeżeli rząd pomaga wszystkim przedsiębiorcom, próbuje ratować gospodarkę i bardzo dobrze, chociaż chciałbym, żeby ta pomoc była bardziej wymierna. Myślę, że mógłby też wykonać gest w stosunku do samorządowców, bo w końcu razem staramy się opanować tę epidemię. Panie prezydencie, czy są plany zamknięcia Warszawy? Jeszcze raz, ja to będę zawsze powtarzał. Za tego typu plany odpowiada rząd. I pytania muszą być kierowane do rządu, ale tego typu plotki w przestrzeni medialnej się pojawiały od wielu, wielu dni i widać było, że to były fake newsy i że to była po prostu nieprawda. Natomiast za rzetelną informację, notabene w tych wszystkich rozporządzeniach rząd zapewnił sobie monopol informacyjny i dobrze, bo musi być jeden przekaz i to rząd przeprowadza tego typu plany i o nich informuje. Nie ma żadnych tego typu sygnałów i widać było, że to były informacje, które się pojawiały w przestrzeni internetowej, nierzetelne. Ja myślę, że jeżeli rząd będzie planował jakiekolwiek konkretne kroki, kolejne, to na pewno będzie nas o tym informował i do wszystkich apeluję, żeby się wsłuchiwali w te wszystkie sygnały i komunikaty rządu. A czy jest plan zamknięcia metra w Warszawie? Nie, komunikacja miejska normalnie pracuje. My przez cały czas monitorujemy sytuację. W tej chwili mamy obłożenie na poziomie 30 kilku%. Dlatego też od poniedziałku przechodzimy na ten plan weekendowy. Dlatego, że warszawiacy po prostu zgodnie z tymi zapowiedziami rządu, czy prośbami rządu i naszymi samorządów, w dużej części zostają w domu. I w związku z tym jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo komunikacji miejskiej. W tej komunikacji po prostu można zachować odpowiedni dystans. Dlatego, że tylko 30% warszawiaków z niej korzysta w tej chwili. Panie prezydencie, musimy kończyć. Czy chce pan na koniec o coś zaapelować, powiedzieć coś mieszkańcom Warszawy? Tak, chcę przede wszystkim podziękować za to racjonalne zachowanie, ale mamy niestety sygnały, że w niektórych miejscach warszawiacy, ponieważ pogoda jest lepsza, się zbierają w trochę większych grupach. Na przykład na bulwarach, na przykład na polu Makotowskim, więc wielki apel. Proszę państwa, uważajcie na siebie. To nie jest czas wakacji. Jeżeli spędzacie czas z rodziną, spędzajcie go z rodziną. Jeżeli idziecie na spacer, to w jedną, dwie osoby rodzinnie. Natomiast nie zbierajcie się w kilkanaście osób, bo to jest po prostu niebezpieczne. Więc wielki apel. Naprawdę traktujcie państwo poważnie sytuację i starajcie się ograniczać te kontakty społeczne. I jeżeli idziecie na spacer, to samemu i nie zbierajcie się w tych miejscach. Ja zakazałem wczoraj picia alkoholu, ale ten apel naprawdę proszę potraktować poważnie. Bardzo dziękuję. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, był gościem Onet Rano. Proszę się trzymać zdrowo. Dużo sił, panie prezydencie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę dbać o siebie.
Sponsorem programu był dystrybutor bezprzewodowych słuchawek JBL Live.